Cześć kochani, tu ja, Wojciech Pietraszek, rockday.pl, kanał na YouTube, rockday i tak dalej. Witam was wszystkich. Kolejny odcinek z serii proste riffy do rżnięcia na już, od razu, w 5 minut. Fajny utwór, który każdy z was zapewne zna, Enter Sandman, czy jak ja to mówię, Enter Sandemane. Podstawowy taki riff, który tutaj fajnie brzmi, bo oczywiście będzie można zrobić to całe, możliwe, że ja nawet chyba już robiłem ten motyw, gdzieś wśród moich filmów jest. W każdym razie chodzi mi o taki najprostszy riff, który jest bardzo charakterystyczny w tym utworze. To jest mianowicie taki. Uwaga, uwaga! Też brzmi, od razu słuchajcie, że to jest Enter Sandman, prawda? Tutaj jest tempo generalnie, można powiedzieć, takie dosyć troszeczkę już większe niż powiedzmy w takich lightowych utworach, prawda? Bo tu mamy powiedzmy tak grane takie tempo, no nie? Czyli tak, dobra, abstrahując od tego, jakie tempo, czy wolne, czy niewolne, u was najgrubsza struna E. Od niej zaczynamy. Gra uderzana jest dwa razy. Czyli 0. 2 razy 0. Tak. Później struna trzecia A na siódmym progu. Później struna najgrubsza na szóstym i na piątym. Czyli coś takiego. Zejście dźwięku właśnie od 7, 7, 6, 5 i ten na piątym jest troszeczkę przedłużony, prawda? Coś takiego. I później takie jest przejście 3, 2. W kółko grać. Jeśli ktoś będzie chciał, to będzie można zrobić całość tego utworu. Także grajcie, ćwiczcie papatki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.